Grafen to jest produkt przyszłości, materiał przyszłości, coś, o czym nie mówiono tak naprawdę o antymaterii w filmach science fiction, nie było o tym w Gwiezdnych Wojnach, w Star Treku, ale grafen może być czymś, co nas do takiej wizji futurystycznej przybliży. Niektórzy nawet twierdzą, że wykonanie grafenu było niemożliwe, a jednak nasi naukowcy potrafili to jakby ogarnąć w naszych instytutach i wiemy, że coś takiego jak grafen, czyli materiał o tylko dwóch wymiarach, można zastosować w praktyce i my to robimy. Powiem tak, czym jest grafen? Grafen jest to alotropia węgla, czyli po prostu to jest węgiel, tylko dokładnie to jest jakbyśmy plaster miodu ułożyli, prawda? To jest cząsteczka węgla, jeden atom przy atomie i to jest jednoatomowa warstwa. To jest cieniutkie, przez to, że jest cieniutkie, jest przezroczyste. Można z tego wiele stworzyć, czy bardzo cienki, które no, przydałyby się, żeby nie miały faktury, ale ma niesamowitą wytrzymałość. 1 cm2 bodajże tonę może wytrzymać, także to jest niesamowita moc. Poza tym świetny przewodnik ciepła, elektryczności. To jest generalnie coś, co może nam przyspieszyć komputer. Znaczy, tu nie powinniśmy się dziwić, ponieważ węgiel, jak wiemy, z tego są diamenty, tak? To, co uwielbiają panie. Podobno diamenty to najlepszy przyjaciel kobiety. A węgiel w przemyśle jest znany od dawna jako materiał utwardzający generalnie, więc jeżeli chodzi o twardość grafenu, tutaj nie ma wątpliwości. Następnie wydaje mi się, że grafen ma duże szanse zastąpienia niektórych materiałów. Mamy duże jakby potrzeby zastępowania kolejnych materiałów, ponieważ niektóre złoża się wyczerpują, a grafen jest jakby, węgla mamy dużo, jak na dzień dzisiejszy, możemy z niego dużo rzeczy robić. I tutaj chodzą takie słuchy, że on wyeliminuje krzem, a jak wiadomo, krzem jest w tym momencie bardzo potrzebnym materiałem w przemyśle IT. Chodzi tutaj o procesory generalnie. Znaczy dochodzimy do granicy, w której krzem no nie może więcej już dać nam mocy obliczeniowej. Po prostu jest już tak małe te nanorurki węglowe, właśnie węgiel. Tam też się niby są procesory na krzemie, ale tam węgiel już występuje. Ale do tej pory właśnie krzem był jakby w jądrze. Tam było właśnie, czyli powiedzmy Intel Core i7 na przykład. To właśnie ten Core to właśnie jest z krzemu póki co i to jest największy balast. Jest dolina krzemowa. Tak. No nie bez powodu, prawda? Znaczy po polsku jakbyśmy patrzyli Silicon Valley, taka silikonowa, nie? Ale jednak z krzemem się kojarzy ten typowa branża IT, to krzem, na krzemie stoi, jeszcze na razie będzie stała, ale już chyba niedługo. Znaczy grafen jest i będzie. To niezależnie, czy zrobimy to my, czy ktoś inny, bo już technologie tworzenia grafenu istnieją na świecie, się go pozyskuje, no bo węgiel mamy, coraz tańszy tak naprawdę, bo Chińczycy teraz szaleją z nim, ale jest pewna zagwozdka. Do tej pory wszystkie technologie, które były tworzenia grafenu, raz, że grafen nie był najlepszego sortu, a dwa, że były strasznie drogie. A Polacy wymyślili technologię, która by to znacznie obniżyła, ale nie jakościowo, ponieważ jakość by jeszcze wzrastała, wytrzymałość szczególnie. Ona by cały czas rosła przy spadających kosztach. I tutaj chodzi tu bardzo duży ukłon do naukowców z Politechniki Łódzkiej, ponieważ oni jakby przodują w tych badaniach na temat grafenu i oni tak jak naprawdę w Polsce są i takim instytutem, który się tym grafenem zajmuje na co dzień. I oni tam opatentowali taką, już w tym momencie patenty są i europejskie, i w Stanach Zjednoczonych, metodę. Tam chodzi o to, żeby ten grafen był tak jakby wylewany na takie bardzo płaskie powierzchnie. Wtedy on będzie właśnie płaski, wytrzymały i będzie nadawał się do przemysłu. I w tym momencie, jak wiemy z doniesień prasowych, ten grafen już w dużych rozmiarach dosyć jest dostępny na rynku. Tak, tylko chodzi o sam koszt, ponieważ jakbyś miał strzelać, jaki jest najdroższy produkt na świecie? Najdroższy. Tak? Pewnie technologia kosmiczna. Blisko, antymateria. To nie jest jakby powieść fantastyczna, to faktycznie można stworzyć tylko specjalne pojemniki, bo by nam się zderzyła materia z antymaterią, to by byśmy mieli taką anihilację, żeby nam nogi powyrywało, nie powiem skąd. A antymateria no jest bardzo droga. A właśnie, grafen w czystej postaci jest na drugim miejscu i obecnie kosztuje około 100 milionów dolarów za centymetr kwadratowy. Wyobraź sobie za mleko, żeby tyle było? No masakra. Więc każda obniżka, nawet o parę procent, to w skali tworzenia na przykład
systemu uzbrojenia dla wojska i wszystkie procedury byłyby grafenowe, to już są bardzo duże korzyści finansowe. Znaczy, tutaj jeszcze jedną rzecz, którą wspomniałeś, jeżeli chodzi o antymaterię. Jeżeli chodzi o antymaterię, w tym momencie to są naprawdę drogie instalacje, ponieważ wiemy, że ich jest tylko kilka na świecie. Kilkanaście może maksymalnie, a grafen jest w tym momencie, badania są prowadzone praktycznie w każdym kraju, więc to jest dużo tańszy materiał, jeżeli chodzi w porównaniu do antymaterii, więc grafen jest bardziej perspektywiczny według mnie, ponieważ więcej ludzi może się za niego zabrać, więc więcej można z niego wymyślić. Znaczy, generalnie inny jest też przeznaczenie jednej i drugiej substancji. Antymateria bardziej się jednak skłania albo jako źródło energii, albo źródło energii w kosmosie, żeby było małe, a dawało takiego kopniaka, że jak w Star Warsach, masz nadświetlną, nie? Ale to też się wiąże, ponieważ grafen jako jedno z zastosowań podobno będzie służył do akumulacji tej energii, więc może połączyć jedno z drugim i będzie mieć super baterię ze super źródła. Tak, ja właśnie jak myślałem o tym właśnie tematem, grafen, Polska, połączenie, to jeśli byśmy wymyślili polską, taką całkowicie naszą polską rodzimą technologię, to dla nas byłoby dużo taniej niż dla, powiedzmy, Niemca kupić od Polaka, bo byśmy im marże, nie? Naliczali. I tak, Polska obecnie ma tą promowaną przez ministra rozwoju Morawieckiego koncepcję, żeby w elektryczność uderzać, w przemysł motoryzacyjny. I tak, mówiliśmy już o Electromobility Poland, czyli takim polskim nowym koncernie, który by powstał właśnie z samochodami elektrycznymi. Mamy Solarisa. Mamy chociażby Ursusa, który robi teraz właśnie elektryczne w całości ciężarówki modułowe. No powiem tak, to ma szansę wypalić, bo będzie raz, że fabryka i naukowcy tworzący grafen, z czego można zrobić i procesory zarządzające instalacjami, i sztuczną inteligencję nawet w przyszłości, ale również baterie są na grafenie oparte, więc można z niego wszystko robić, a mamy węgla dużo. No, tylko tutaj jest tak naprawdę jedynym ograniczeniem dla kogokolwiek jest tylko jego wyobraźnia. Grafen jest plastyczny, nadaje się na telefony. Wszyscy pewnie widzieli kiedykolwiek na internecie te fotografie, gdzie telefony będą miały kształty, nie wiem, chusteczki, będą wkładane do kieszeni i zwijane. No trudno sobie teraz to wyobrazić, ale to jest możliwe. A czy ja bym chciał, żeby to się już stało, bo to by było na tyle przyjemne. Obecnie Microsoft to akurat trochę z brandem Nokią eksperymentował. Taką miał wizję, że przychodzisz po całym dniu z oczywiście Nokią Lumią, czy potem Microsoft Lumią w kieszeni, taką większą już, żeby nie była aż za kolorowo. I na co dzień używasz go jako urządzenia, prawda, dostępowego do internetu, swoich danych, banku i tak dalej. Przychodzisz do domu, kładziesz i on się zdalnie łączy, raz, że bezprzewodowo, indukcyjnie z ładowarką i z wielkim monitorem, z internetem już szybszym światłowodowym, klawiaturą, myszką i ty nie musisz nic robić, jakby wszystkie podzespoły są tak wydajne, bo grafenowe są, albo jeszcze jakieś może kwantowe w telefonie i to masz jakby cały dom zasilający się z tego telefonu. Więc być może na tej zasadzie samej będzie wszystko. Czyli że nie dość, że to będzie jeszcze malutkie, to będziesz mógł to złożyć, przegiąć, zawinąć wokół nadgarstka. Ale jakie to jest perspektywiczne, ekologiczne tak naprawdę? Ponieważ jeżeli będziemy mieć tak jakby jedno urządzenie, tak, na tym grafenie, że w tym momencie mamy telefon, rozkładamy go kawałek dalej, mamy tablet, rozkładamy dwa razy więcej, mamy komputer, rozkładamy trzy razy więcej, mamy telewizor. I to będzie jedno urządzenie, oparte, uwaga, na czym? Na węglu, który jest materiałem dostępnym ogólnie w środowisku, więc za bardzo nie będzie go im uszkodzić i sądzę, że tutaj ekolodzy będą chyba nawet optowali, żeby było wszystko z grafenu, więc... Ekolodzy się nie burzą, rząd jest za tym, my też. Mamy predyspozycje, to najważniejsze, więc według mnie jest szansa. Jest duża szansa, szczególnie właśnie polityka rządu obecna wspierałaby to. Nasza mentalność, czyli nie oderywać się od węgla za żadną cenę, też by było. I zobacz, jeśli zużywamy węgiel wydobywany coraz drożej z polskich kopalni na ogrzewanie, to się nie opłaca nam, bo to jest najzwyklej, tak, po prostu jak Afryka, oddajemy tylko nieprzetworzone rzeczy. Ale jeśli byśmy walnęli to wszystko w przemysł komputerowy, najdroższy obecnie, najlepiej się rozwijający, to jest taka stopa zwrotu, że nam się opłaca cały czas drążyć te tunele i wykopywać węgiel. Więc jest szansa, tak, praca dla górników, ich rodziny się nie burzą, czyli Śląsk cały czas jest w Polsce połączony, nie odrywa się, i naukowcy nie wyjeżdżają na zachód do ośrodków właśnie takich krzemowych, bo raz, że krzem odpada wtedy, a dwa, że... No chyba znaleźliśmy w tym momencie rozwiązanie dla wszystkich bolączek polskiej gospodarki. Tak, czyli kasujemy bezrobocie, oderwanie się Śląska kasujemy, czyli Silesia wróć i ogólna radość. I tylko taką puentę dam, że czemu o tym mówimy, ponieważ niedawno była w ogóle afera, że mieliśmy sprzedać patenty wszystkie te polskie Chińczykom, bo Chińczycy też chcą wygrać z Amerykanami, nie tylko my, ale od niedawna można kupić takie właśnie, wieś, plastry, takie mniej więcej pół na pół metra i one są dostępne. Normalnie kupić, to jeszcze jest
półprodukt, tego jeszcze nie użyjesz jako procesora w komputerze. Ale gdzie to można kupić? W Warszawie? Nie, w Waszyngtonie, nie, w Londynie, tylko w Warszawie. Więc to jest dla mnie taka jutrzynka swobody, jutrzynka radości, jutrzynka tego, że węgiel będzie znowu miał prymat. Także kupujmy grafen.